Grzegorz Braun, Konfederacja, proszę, jedna minuta. Czcigodna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wniosek o odroczenie tego posiedzenia do czasu, aż będzie ono mogło przebiegać w sposób przewidziany nie tylko przez regulamin prawa Rzeczypospolitej, ale też znany tradycji i znany rutynie sejmowej. W mediach elektronicznych czytać można wypowiedź pana marszałka Terleckiego, który występuje albo jako, ośmielam się wykluczać taką perspektywę, jako współsprawca problemów z połączeniami, albo też jako prorok mniejszy, który wyprorokował, że kogoś może tam zabraknąć, ktoś się może nie połączy. Przeczytajcie państwo, co pan marszałek Terlecki. Może pani marszałek zachęci Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby sprawdziła, czy istotnie zachodzi okoliczność ta pochlebna dla pana marszałka, że pan marszałek zaledwie przewidział, a nie doprowadził do takich problemów z połączeniami. Nie czyńmy z posiedzenia Sejmu pośmiewiska. Dziękuję, panie pośle, wniosek o odroczenie. Pan poseł Jacek.